Uroczystości z okazji każdej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczynają się od specjalnej mszy świętej. Nie inaczej było i w tym roku. Odprawiono ją jak zawsze w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Później władze miasta i powiatu okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyły pod pomnikiem Jana Pawła II i w specjalnym pochodzie przemaszerowały już na plac Kazimierza Wielkiego. Pod ratuszem odbyła się druga oficjalna część uroczystości z okolicznościowymi przemówieniami. To właśnie zapisy dotyczące szlachty, mieszczan i chłopów znalazły się w Konstytucji przed paragrafami regulującymi rolę Sejmu, Senatu i Króla w życiu niepodległego państwa. Winniśmy dziś czerpać z tej lekcji demokracji, którą Polacy zadziwili ówczesny świat. Pokazali bowiem, że zawsze na pierwszym miejscu stoi człowiek, jego prawa, ale i obowiązki wobec ojczyzny. Rok temu, stając tu przed państwem, wspominałem o cieniu żałoby, w którym znalazł się nasz kraj po katastrofie smoleńskiej. Wtedy uważałem, nie tylko zresztą ja, że ta narodowa tragedia zrodzi nową jakość patriotyzmu pozapolityczną, narodową wspólnotę, pozwoli na niezbędny dystans w podejściu do spraw w jej obliczu wtórnych i nieistotnych. Tak się niestety nie stało. Naszym życiem zawładnęły negatywne emocje, a przecież wszyscy jesteśmy spadkobiercami pięknych przesłań i tradycji trzeciomajowej Konstytucji. Głos zabrali również posłowie z naszego regionu. To król. Król zrezygnował z swoich przywilejów po to, żeby Polska miała konstytucję i poszczególne stany były równo traktowane. To szlachta zrezygnowała z swoich przywilejów, by można było żyć w kraju i budować ten kraj, budować Rzeczypospolitą Polską. I dlatego świadomi tego, co się wydarzyło, że to był bardzo krótki okres, jednego roku, musimy zdawać sobie sprawę, że Polska nie jest tam gdzieś, że Polska to nie oni, ale Polska to my i Polska jest tu, w naszych sercach i my ją stanowimy i dla jej dobra winniśmy pracować, a nie kłócić. Wolność nigdy nie jest dana na zawsze, jest skarbem, którego ochrona staje się obowiązkiem każdego pokolenia. Przesłanie to i refleksja z działań kolejnych pokoleń oraz wyciąganie wniosków z naszych klęsk i niepowodzeń oraz naszych zwycięstw, naszych sukcesów winna być drogowskazem dla naszych obecnych poczynań, dla całej Rzeczypospolitej, dla naszych małych ojczyzn oraz dla każdego z nas. Tylko wspólne działanie to jest włączenie do budowy i umacniania demokratycznego państwa każdego Polaka, zaświadczy o mądrości narodu i troski o przyszłe pokolenia. Ukoronowaniem trzeciomajowych uroczystości było naturalnie złożenie okolicznościowych wiązanych kwiatów pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego.